Witam, nazywam się Grzegorz Socha. Jestem kandydatem na wójta gminy Sęborzec. Jestem stąd. Mój dziad Felix, mój tata Stanisław mieszkali w Faliszowicach. Sam mieszkam obecnie w Milczanach. No to ty się daj na tamten boom. Musi na zdrowie. Na zdrowie. Dlaczego startuję na wójta? Startuję na wójta, bo mam wizję i program rozwoju tej gminy. Podstawowym problemem w naszej gminie jest to, że wielu młodych kończy studia wyższe i już tutaj do nas nie wraca. Dlatego bardzo mocno chciałbym postawić na rozwój przedsiębiorczości w naszej gminie. Chcę pozyskać pieniądze na stworzenie terenów inwestycyjnych, by to u nas w gminie tworzyły się małe i średnie przedsiębiorstwa, by tutaj ludzie, zwłaszcza młodzi, mogli zdobyć pracę, by nie musieli wyjeżdżać do dużych aglomeracji. Rok 2010 pokazał, że podstawowym priorytetem rozwoju naszej gminy jest zabezpieczenie antypowodziowe, udrożnienie rowów melioracyjnych, odwodnienie gospodarstw. Bez tego nasza gmina nie będzie się mogła rozwijać, a mieszkańcy będą żyli w strachu. Ja na pana bardzo. Dziękuję bardzo. Będziemy działać, żeby się zmieniło to wszystko. Już tu panie po pas wody byśmy miały tutaj. Wiem, ja tu siedziałem. Byłem tutaj. No. Dalej. Pan słyszałem, że prawnikiem, no nie? Prawnikiem, zgadza się. Wszyscy boimy się Wisły, ale z drugiej strony przecież tak naprawdę Wisła jest naszym wielkim bogactwem. Tutaj dzięki niej moglibyśmy rozwinąć agroturystykę i postawić na rozwój turystyki. Jedziemy. Jeden z moich haseł wyborczych jest przyjazny urząd gminy. Chciałbym, by urząd gminy, jeszcze raz, chciałbym, by urząd gminy był miejscem dla mieszkańców gminy Sęborzec, a nie dla urzędników. Chciałbym, by każdy, który przyjdzie do urzędu gminy, był kompetentnie i miło obsłużony. Jako wójt ze swojej strony także chcę być dostępny dla wszystkich mieszkańców. Generalnie jest dobrze być pewnym swojego zwycięstwa. Rozumiesz? Nie, że ja się boję, że cykam, tylko że ja tu będę wójtem, bo mam program i wizję rozwoju tej gminy. Kumasz z jakimś tam hasłem teoretycznie. Fundusze unijne, proszę państwa, zostały nam jeszcze 3 lata na pozyskiwanie i nasza gmina musi także te fundusze pozyskiwać. Niestety zajmujemy przedostatnie miejsce w pozyskiwaniu środków unijnych. Jeżeli nie postawimy na te środki, nasza gmina nie będzie się rozwijała. Dzięki tym środkom możemy budować nowoczesne drogi, możemy budować kanalizacje, możemy rozwijać także i nasze do tej pory zaniedbane remizy. Szanowni Państwo, podstawową instytucją prawa jest w prawie pracy stosunek pracy. Czym jest stosunek pracy? Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy. Chcę, by w mojej gminie powstał ośrodek kultury z prawdziwego zdarzenia, by tutaj można się było rozerwać, by tutaj można się było spotkać, by tutaj powstał może teatr, może taniec, może inne marzenia. Sztuki młodych, walki. Może sztuki walki, by marzenia naszych mieszkańców się spełniały. Czas na zmiany. A mówiąc wprost i do was, będzie coś z tego.